Meju, piju, piju. Muszę to wycalić gdzie nie pierdolne ręka mi nie rozleje sobie nasz sprzęt. Prepad to jest dobre miejsce, bylem później nie zapomniał. Nie zapomniał, co pomniał. Że to tam jest. Dobra, NPC PPPR. Ostatni, gdzie jest ostatni save? 22, 21, 22. 22, 23. To jest chyba ostatni save. Tak, to jest ostatni save'uś. Widzę, że u pana też go w porządku. Gothic, taki klasyk się. No kurde, Gothic to jest. Najlepsze, co może być. Dobra. Witaj. Dobra, nieważne. Z tego co pamiętam wczoraj dotarłem do trzeciego rozdziału. I miałem teraz wrócić do obozu na bagnie. Po zdobyciu wszystkich kamieni ogniskujących miałem wrócić do obozu na bagnie, zdobyć najwyższą zbroję, nauczyć się walki mieczem dwuręcznym na drugim poziomie, jakoś lepiej się wyposażyć, no i wtedy będzie można już robić ścieczkę w starym obozie. Oh. Dzisiaj będzie dzień pełen ścieczek. Ścieczka w Gothicu, ścieczka w Metal Gearze. Wow, ścieczka na ścieczce. Masz, potriggeruję was jednym prostym screenem. Po czwartym akcję i po kliku. To dałeś. Po trzecim akcję i po kliku. No ej, nieźle! Kurde, nieźle. To się szanuje. To się kurde szanuje. Gothic, o Jezus. To jest taka miodna gra. No witam cię, Arkti. Widzę, że ty nigdy nie mógłbyś gapić Gothica i zawsze jesteś zwarty i gotowy. Także mamy już czwarty akt. Wow, kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem w ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie easy moje peasy, smokiem. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się sobie jakiś randomowy typ, mnie o jej mówi mi swoją historię życia. Zajebiście. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj, ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Dobrze, pomogę ci. Jesteś szefem najemników, tak? Zgadza się, chłopcze. Czym zajmuje się najemnik w służbie magów? To proste. Pilnuje rudy i broni magów. Od czasu do czasu magowie zlecają nam jakieś zadania specjalne. No dobrze. Mogę przejść? Nie możesz przejść. Zostań tam leżeć, piesku. Dobra, już nie piesku. On już nie jest pieskiem na służbie państwa. Ej, ale popatrz na tego typa. Od tyłu wygląda prawie jak Bezi. Z twarzy też nawet taki Bezi. Taki Bezi, ale mniej Bezi. On nie ma Beziego w sobie. Dlatego jest taki mniej Bezi. Hop. Dobra, let's go. Lecimy do obozu na bagnie przez całą mapę. Oh, goddammit. Użyłbym teleportu, tylko że boję się, że tam będzie deszcz. Na obozie na bagnie zawsze pada. A ten mod graficzny, durny mod graficzny, który byłem zmuszony zainstalować, zawsze crashuje mi w okolicach deszczu. W sensie, jak się przeteleportuję do obozu na bagnie na deszczu, będzie crash. Jak wczytam zapis, który zrobiłem w trakcie deszczu, crash. Czy to Full HD Remaster? Dokładnie, kolego, dokładnie to jest Full HD Remaster wersji 2000. Najlepszy remaster. Tak, by the way, osoba, która podkłada głos Fletcherowi w Gothicu, nie żyje. Chyba zmarł w 2007 roku. O. Szkoda. Jakby nie patrzeć, no... Aktorów głosowych z gier... Ogólnie wszystkich aktorów głosowych, nie tylko z gier, ale również z bajek,
trzeba szanować, bo to naprawdę przykładni ludzie, którzy, no, dzięki którym zapadają nam w pamięć się główne postacie. Na przykład wyobrażacie sobie kogoś innego w Uncharted jako Drake'a niż naszego kolegę Bobelka? Czy Bobelka? Posterunkowego. No, pamiętajcie, szanujcie aktorów głosowych swych, bo nigdy nie wiecie, kiedy znikną. Z drugiej strony nigdy nie lubiłem Fletchera, więc jakoś mi to tak za bardzo nie boli, ale... No mimo wszystko szkoda, jak ci umierają. To dobre typy są. Pusto. Dobra, lecimy. O kurde, jakiś strażnik. Będziemy się napierdzielać. To już jest ten moment, to już jest ten czas, kiedy stary obóz został zamknięty i będą wszystkich mordować. To mi się podoba. Nie bój się, człowieku. Chodź na... Wszystko w porządku. Ukrywam się. Mam już dość machlojek strażników. Jest dobry strażnik. Ale zabrałem kilka niezłych cacek ze zbrojowni. Gdybyś potrzebował... Pokaż. Co tam masz? Ile ludy! Ile siły, kurde, bierę, typu... Szanuję cię. Chłopie, ja cię szanuję. I jest jaki fajny mieczu. Ja cię, jeszcze jesteś dobry, typu. Oczywiście, że odkupię od ciebie... Ukrywa się jebany ninja, no chłopie. Takiego ninja to jak, kurde, szanuję. Gościu okradł swoich i też sprzedaje ten towar na lewo. Jak taką osobę nie szanować, no? Początkowo miałem kawalerna zabić, no ale... Jak, kurde, koło kawalerna jest taki dobry typek, to nie będę typa zabijał, no. Nie będę, po prostu nie będę. Moneta, 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 więcej monet. Dobra, kapa jest skrzydełka. I mięsko. Dobra, weźmy jeszcze za to, co? Nie? To nie. Nie, to nie. Bonus zręczności, dobra. To sobie dziabnę. Te miksturki posprzedaję. O, bonusy kolejne. Bonus do maksymalnej many. Dobra, to okej. Okay. Ja tu miałem miksturkę. Pieśń, dobra, pieśń ci oddam. O, do magu wody czar, super. I tu mogę coś... Nie. Nie, dobra. Tutaj nie będę nic sprzedawał, bo się może poprzedawać. Za to te mieczyki, te brunie ci posprzedaję. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk. Szlak. Się ciężko z tobą gościu handluje. Dobra. Będę dobrym człowiekiem, haha, miksturkę. I kolejną, i jeszcze jedną. I więcej miksturków, dobra. Stoi. Dobra. Gdzie to jest? Dobra. Do siły. Chyba, że mogę dwa nosić. A gdzie takiego? Może jeśli. On może mnie kuszą uczyć. Dobra. Kij z kuszą, nie chcę kuszy. Więcej łuk. Siema, kawalowie, nie miałem cię zabić, no, ale jako ciebie jest taki spoko typu, to cię nie będę zabijał. Pokaż. Masz jakiś fajny łuczek? Łuk z pojorza. Nice. Sześć tysięcy ludy. Bogactwo! Skierwyszyny! Bogactwo! Wy takiego nie macie, a ja mam. Jestem bogaty. Bogactwo! Okej, do okej. Siedem kafli. Pyk. Bonus do punktów zdrowia. A chwila, tu był punkt do zręczności. Kurde. Takiego to można pić. I... dobra. Jeszcze pytam, z kodami czy bez? Nie, nie, nie. Femo bez kodów. Tu, ośku, ośku. Macie takie same zielone niki.
Więc osiu bez kodów. Bez kodów, origin, gramy bez cheatów, uczciwie i zabijamy wszystkich. Używanie potek. A wiesz co, ja wam ci użyłem te potionki, bo mi zwiększały staty. Na przykład potionki od zdrowia. Potionki od zdrowia używam, zostawiam sobie na inną, wiadomo, okazję, żeby móc skorzystać z nich. A potionki z many zazwyczaj wypierdzielam. O kurde! Co to reloading shaders? Ja nie chcę reloadingu shadersów. O, co to? O, fuck. Fuck. No dobra. Tutaj z kawalerynkiem się już pobawiłem, rozumiem. Miksujki połykałem? Czy muszę od nowa łykać? Połykałem, dobra. Czasami miałem zamknięte oczy, więc raczej kodów nie użyłem. No nie było kodów. Ani razu nie użyłem kodów. Żadnych. Nawet w miejscach, gdzie się zablokowałem i po prostu nie było opcji, to nigdy nie używałem kodów. Bo nie. Wolałem wykorzystać jakiegoś exploita. Jakoś, nie wiem, uczciwie przejść grę. Ja nie używam kodów. Nie. I na pewno nie używam kodów, kiedy są momenty, w których no kody są konieczne do korzystania. Bo tak ja wcale nie jest zabugowana. Ale tak to nie korzystam z kodów. Nie. No tak jakby, nie wiem, no. Grać w GTA na kodach. Uśmiech na twarzy. Dezenku, ja się zawsze uśmiecham. I'm happy so... O kurde. A muszę jak najszybciej tą zdziabnąć. Jak najszybciej muszę dziabnąć. Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Wymordowali magów ognia. Wszystkich, oprócz mnie. Ale nawet ja otarłem się o śmierć. Lepiej opowiedz mi wszystko po kolei. Kurde, pierdolonych magów. Przymiotali błyskawicami. Wszystko zaczęło się od zawalenia starej kopalni. Zawalenia starej kopalni? Tak. To działo się tak szybko. Nikt nie zdołał się wydostać. Strażnicy zablokowali wejście do kopalni. O kurde, co za przypał. Co tu się stało? Ja w Gothic 2 używam, jak mi postać się zabuguje w ścianie. Co prawda używam potki wtedy. To można grać w GTA inaczej niż na kodach? Ale Zakmi było w Sandras, nie? Tak, ale Zakmi było w GTA Sandras. Vice City było bodajże Leave Me Alone. Coś takiego. To były dobre czasy. I w GTA Vice City Aspirina. Dobre czasy. Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. Kilku kopaczy stojących przy wejściu mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu z tunelu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Tak. Stąd wiem o zawaleniu się kopalni. No ładnie, co za przypał gość. Mówiłeś coś o magach ognia. Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się starej kopalni. Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli zdrajca i spiskowiec. Ledwie uszedłem z życiem. Dlaczego magnaci bla 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 bla? Dlaczego magnaci mieliby wymordować magów? To bez sensu. Wiem, ale nie miałem czasu, żeby zapytać strażników. Zaatakowali mnie natychmiast. Może Diego będzie wiedział więcej. Był w obozie, kiedy rozegrała się ta tragedia. Powinieneś się ukryć. Najlepiej daleko stąd. Nie, Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu. Mamy ostrzegać naszych przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Proszę, porozmawiaj z Diego. No dobra. Gdzie znajdę Diego? Ukrywa się po drugiej stronie obozu, w pobliżu tylnej bramy. Musisz z nim koniecznie porozmawiać. Do zobaczenia. Nie pamiętasz daty wybuchu pierwszej wojny światowej. Pamiętasz kod do gry, bo jego nie goniła cię policja.
Just Gamer of Sphinx. Co zrobić, kolego? Jakoś rzeź trzeba zrobić. Biedaki! Ale dobra, oddajcie mi już mój może młocik. Boski młot. I safe. To poznamy sobie z jego i pójdziemy znowu na obóz na bagnie. Spróbujemy jakoś wyminąć tych typów. Nie chcę się z nimi napierdzielać. GTA San Andreas Startek Black, ale zaknij bugów i Zipas H. Jeszcze jest Hesoyam. Co tam jeszcze mamy? Jak L... Jakiś LXG Wigiwix? Coś takiego? O! O bogowie, walka! I ten... Vice City, jak to było? Nutter Tools? Coś takiego? Albo to było w San... Teraz nie pamiętam, no, której z tej części było. Oczywiście Vice City to jeszcze Big Bang. Bum, bum, bum. To już koniec śmieciu. CJ Phone. Rocketman, właśnie, full clip. Rocket, kurde, Rocketman to był kod, który się używał po prostu nagminnie. Po prostu po co wam samochody, po co wam wszystko? Kurde, Rocketman i pierdzielisz przez pół mapy, lecisz czym. I jeszcze był ten, kod na odrzutowy, czy jest jak się... Jaki ten kod był? Jumbo Jet? Jump Jet? Nie pamiętam, ale był jakiś taki kod był na ten odrzutowiec. Jeszcze był też taki krótki, dziwny kod na poduszkowiec. Jak on był? Takie dziwne literki miał w sobie. Oj, znaczy... Kodów, znaczy już pamięć do tych kodów jest taka odrobinkę wyblakła. No ale z drugiej strony... Z drugiej strony to się sporo kojarzy. Hej, cicho. Cześć, Diego. Rozmawiałem już z Mildenem po przeciwnej stronie obozu. Dobrze, zatem wiesz już, co się stało. A słyszałeś o planowanym ataku wow. na wolną kopalnię? Szok. Napad na wolną kopalnię? Napad na wolną kopalnię? Opowiadaj, to nie pierwsza długa historia, której musiałem wysłuchać. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Jasne. Kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie. Przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? Ach, well. Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. Dwie godziny temu... Wygrałeś 80 pufów. ...wyruszyły w kierunku wolnej Brawo. Kopalni. Przecież Gomez nie wiedział o ataku na wolną kopalnię. Gomez nie wiedział o zabójstwu magów ognia. To wszystko kluk. On decydował. Na średnim szczeblu decydowali. Jak mogło dojść do zawalenia się kopalni? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, trafili na podziemną rzekę. Kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię.
Widziałem strażników pilnujących zamkniętych bram. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego, kto spróbuje dostać się do obozu. To jest ładną brzęzę bili. Odwetu za napad na wolną kopalnię. Ale co stało się z Magnatem? Koristo i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na wolę. Zabronili! No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. No, a zdradziecko to już wszystko tłumaczy. Ale przecież to expo waste. Ale co, w sensie... Znaczy, wiesz co, ja zrobię na pewno rzeź w obozie. W starym obozie. Tylko najpierw sobie będę musiał... Będę musiał lepsze EQ zdobyć. To szaleństwo. Muszę uprzedzić nowy obóz. W takim razie lepiej się pośpiesz. Strażnicy są już pewnie niedaleko wolnej kopalni. Ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Nikt inny nie wie o jej istnieniu. I co teraz za... Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Będziemy ostrzegali innych przyjaciół, żeby nie wpadli w łapy... Ale mógłbyś coś... No jasne. Nie ma sprawy. O co chodzi? Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę. Jeśli znajdę ich przed tobą, przekażę im ostrzeżenie. Dzięki, przyjacielu. Widzę, że równy z ciebie gość. Jesteś moim przyjacielem, trzymaj to się. Oczywiście, że ci pomogę. A teraz abrakadabra, niech się stanie jasno. Dobra. I lecimy do obozu na bagnie. Jak znajdziemy po drodze Lestera, damy mu ostrzeżenie. Zdobędziemy zbroję, podtrenujemy się, zdobędziemy jakąś super ekstra broń. A! Głupi pancho. Zabijcie mnie, ty głupi pancho. Ja jedyny to chyba Skorpion był dobry typ. A wszystkie inne są mędy. Głupie mędy ze starego obozu. Chyba tyle policzki, jasna sprawa. Dobra, wpierdzielamy Serafis. Lesy zaczęli w górskiej fortecy. W górskiej fortecy mówisz? Dobra, to jak będziemy wracać... Czy pójdziemy na początek do obozu na bagnie, zrobię to co powiedziałem, czyli dostajemy zbroję, uzbrajamy się jakoś lepiej, poduczymy się nowej umiejętności. Jak będziemy wracać ze obozu na bagnie, pójdziemy w stronę górskiej fortecy, jak go nie znajdziemy w obozie na bagnie, ostrzeżemy go, a później tepniemy się do nowego obozu. Brzmi jak plan. Snaf jest spoko. A Snaf zawsze spoko. To jest dobry człowiek z dobrą potrawką. Co tam jest? Zlitujcie się, prawdziwy patrioci. Właśnie dostałem pismo od prokuratora i jest napisane tak. Ale co tak? Nie rozumiem. Ale pewnie nie rozumiem. Fermo, wytłumacz. Woga, co? Ale pewnie nie rozumiem. Ja dopiero przedwczoraj dowiedziałem się, o co chodzi z tym Skrya. A to jest chyba już od tygodnia bym, czy iluś tam. Także no wybacz, że nie wiem o co chodzi. To jest testo. No to wszystko tłumaczy. Testo to ja nie oglądam. Tylko znam kilka jego wspaniałych filmów przemówień. Aka Pomarańcza, aka Polaki. Biedaki.
Dobra. Zobaczymy, Femciu. Zobacz, o co chodzi. Dobra, Speedy Gonzales. Faktycznie chyba nie ma Lestera tutaj. Dobra, czyli będzie w górskiej fortecy. Nie mam mięska. Pójdziemy do górskiej fortecy w takim razie, jak będziemy wracać. Ale wcześniej mówiłem, najpierw pójdziemy sobie zbroję załatwić. Załatwimy sobie. Tak. Załatwimy sobie zbroję. Od razu wiedziałem, że będą za. No i pada. Nienawidzę deszczu. I nie mogę sejwować teraz. A nie, przestał padać deszcz. Tak nagle. Był deszcz i nie ma deszczu, jest tylko bagno. Padliśmy w bagno, koledzy. Dobrze, idziemy do naszych golów. A ten co tak biegnie? Uff, ale biegnie. Spóźnił się na poranny trening. Wybacz, mistrzu. Robiłem coś do późna i nie mogłem szybciej, bo już zaspałem. Sorry. Zbudź się! Siema. Potrzebuję. Co? Daj mi ciężką zbroję. Chciałbym otrzymać. Od tej pory ten wspaniały pancerz będzie. Jej, patrz, jaką mam wyrąbistą zbroję, a wy takiej nie macie. Zbudź! No się ma. Może mnie czegoś nauczyć? Czegoś takiego dobrego? No nic ciekawego nie możesz mi nauczyć. Zbudź! Siema. Nałóż mnie do poziomu. Wiesz już, jak zmusić ostrze swego miecza do tańca śmierci. Teraz oczyma duszy spróbuj poznać bądź na. Dobra, bla 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 bla. No i nauczył mnie wszystkiego. Jestem teraz mistrzem w atak. Jestem mistrzem bronią dwuręczną. Jej. O, jak napierdzielam. Teraz jakiś miecz przydałby się, także lecimy do kupca. Ogarniemy wszystko u kupca. I można lecieć szukać Lestera. Dobra. Siema, jestem wyższym rangą strażnikiem niż was, wy. A jestem to od niedawna. Haha. A w sumie przypomniał mi się taki mem. Czyli taka pasta gotikowa. A to była dość długa pasta, więc nie pamiętam, co tam było dokładnie. Ha. A była taka pasta. Wiecie, że była tam pasta taka fajna. Taki makaron. Pewnie masz rację. Pogadajmy lepiej o czymś. No dobra, wezmę sobie ten miecz, najemnika. Lepsza lipka niż, no, pipka. Co ci jeszcze mogę dać? Piwo. Lepiej się do tego nie mieszać. To nie mój problem. I miksturki szybkości. I trochę magii, ale tej droższej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O nic. Co by ci tu jeszcze dać, kolego? Grzybka ci dam. Pyk, pyk. Załatwiało się inaczej. Albo wstecz. No nie! Chciałbym coś. No nie! Chciałem rudę kupić. Zabić sobie 3 rudy, żeby było na równo. Ja cieszę.
No i muszę od nowa się bawić z tym wszystkim. Mam już dość, tego sprawy. Dobra, co jeszcze było? Mikstujki szybkości i mikstujki magii. Dobra, i teraz tak. Dam ci piwa. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Dla piwa? Jest piwo. Wincie na styk. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Pewnie masz rację. No nie mówcie, że kraszneło. Ja pierdzielę. Co za bullshit. No to powiedzmy do... No po prostu no nie. No po prostu no nie. No nie wierzę. Pani Gotik, przestań tak jest. Jezu, proszę was, no powcy! No powcy, prawdziwi patrioci, zlitujcie się! Właśnie dostałem pismo od prokuratora! Jestem ścigany z urzędu, kurwa! Dostałem pismo i jest tam napisane tak! Chuju! Przestań szkalować nasz naród, chuju! Zdechniesz w pierdlu w sztunie, chuju! Podpisano prokurator generalny, dziura w dupie! Nopowcy! Nopowcy, hitlerowcy, możecie mi obciągnąć chuja, kurwa! Nie, nie, nie! Nigdy nie dam cię, póki jestem Żydem. Możecie mi obciągnąć mojego siaka bez napletka. No powcy, no proszę, no powcy. Żeby mi kurwa byli za drzwi, głupie kurwa niedouczone skurwysyny. A no, 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 może mi kurwa obciągnąć chuja. Kurwa, wy tak zwani pani patriocie, możecie mi kurwa przyjść i skosić trawę, zapłacę wam dolara kurwa, pójdziecie do żabki, kupicie całą żabkę kurwa za dolara, jebane biedaki. No Jezu, czujecie? Patrzcie co ja o was myślę. Jezu. O Jezu. O Boże Przenajświętszy. O Boże. Siema Froksiu. Siema. Żabka za dolara. Dobra. Gdzie ostatnio save'nąłem? O, cięż w luj. Serio tutaj? Just Gothic Things. I znowu musimy lecieć do... Do obozu. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Crash Bandicoot, oczywiście, on zawsze musi być. Ten głupi jamraj. No to lecimy. Nie pozostało nam nic innego jak lecieć. Lecę, bo chcę, lecę. Och, jak pochmurno, chyba dzisiaj padało. Ja nie wiem. Bo cały dzień to tak nie. Jaki Bechop? BHP? Jaki haks? O co chodzi? Wak... Ale za co? W sensie, że co? Że skacze? Znaczy ja rozumiem, że
W niektórych grach bany hopy są zakazane. W niektórych turniejówkach. Ale w sensie o co chodzi? Aha, czyli B-hop to okej, był skrót od bany hopa, okej. A, o to chodzi, dobra, ale rozumiem. Myślę, że bany hopy. Dobra. To jest zakazane w Gothiku? Tak się szybciej chodzi. Uwagi. Wchodzę i kajam się za wczorajsze heheszki. Spoko, Mystus. Twoje śmieszki hiszki to były tylko śmieszki hiszki. Nie to co inny typ, który był bucem i hamem. Chodź mimo wszystko, bądź miał rację. Mimo wszystko miał rację typu i niepotrzebnie się wykłócałem. Przeanalizowałem wszystko dopiero po streamie. No ale nie zmienia to faktu, że typu był totalnym bucem i hamem. Dlatego nie żałuję dania mu bana. I za takie zachowanie bym jeszcze ponownie zbanował. No ale to już swoją drogą. Jak tam ten MGS? Metal Gear Solid? No, MGS 5 jest od dzisiaj w PS Plus. Jeśli o to ci chodzi. Ja już miałem cały kupiony Definitive Edition, więc nie musiałem tego ściągać. Już miałem ściągnięte. I jeszcze go nie grałem. Cóż. Potrzebuję lepszej zbroi. Cóż. Chciał... O! Zbudź się. Chciał... Dobra. Sejwik. Teraz lecimy załatwić sobie miecz. Jak to czcionka z Landscape. Chyba, że chodzi ci o jakieś inne MGS-y. Nie wiem, MGS 4. Albo spin-off Metal Gear Rising. Jeśli chodzi o MGR, to będzie dzisiaj. Będzie jak sobie już Gothica pogramy. Albo, nie wiem, sobie tweetuję po kolejnym Crashu Bandicoocie. Może kupię sobie używanego MGS-a 4 na PS3. Kupuj. Chciałbym coś. W sumie nigdy nie grałem żadnego MGS-a, więc ciężko powiedzieć w tej serii, czy to jest dobre, czy nie. Jeśli to jest naprawdę takie dobre, to można by w sumie kiedyś sprawdzić, bo czemu nie? Mam już dość tej paplaniny. To się chyba nigdy nie zmieni. Dobra, łapaj. Załatwiało się inaczej. Nie było zbyt łatwe. Łapaj piwko. Łapaj... Ej, co ty możesz złapać? Zachowaj to dla siebie. Nie powinien. Ten typ jest bogaty. A, wyleję. Nie wiem, miksturek ci dam, paję. Pyk, pyk. To nie dotyczy. Od razu wiedziałem, że będę. Żówkę. Pogadajmy lepiej, oczywiście. I szybko. Masz rację. Ludzie zawsze gadają. W dzisiejszych czasach na nich nie można polegać. Nie było zbyt mądre. I jeszcze dwie białki ludy i możemy robić deal. MGS-y to nie dla ciebie, Wolfgang. Ty nie lubisz skradanki. Ale ja nie... wiesz co? Ja lubię skradanki, ja właśnie uwielbiam skradanki. Grałem w takich Dishonored, grałem w Splinter Cell, uwielbiam. Jestem bez sporo skradanek, które grałem, tylko że no... Ja po prostu, jeśli, po prostu nie potrafię sobie wyobrazić, jakby grać w Batmana skradankę. Batmana skradanki. Wiemy oczywiście jak, ale no... Nieprzyjemnie mi się tam skrada. Ja skradanki lubię i to bardzo. Jak to w Payday 2 tylko Shadow Raid grał. No... A jakby nie patrzeć, można i nazwać tu Paydaya z kredanku. Mam 0 punktów umiejętności, dobra. Ej, bo się zgubiłem.
No i się odnalazłem. Tak jakby. A w Batmana wszystkie tabby skrzynki robił na głośno. No bo mówię, w Batmanie... O wiele przyjemniej mi się waliło po mordzie. Ale dokupię MGS HD Edition Collection. O, to jest myśl. A w HD Edition Collection co wchodzi? Ja przecież wiem, że jakieś części są, ale na pewno nie wszystkie. Jakieś na pewno są. No i w sumie... Ja bym bardziej poczekał na jakieś remastery na PS4. Jak ktoś się naprawdę uwolnić od tej PS3-ki. Jak ktoś się już uwolnić od PS3-ki, chce już mieć ją z głowy. I nigdy do niej nie wrócić. MGS2, MGS3, MGS Peace Walker. Ale nie ma... Ale nie ma MGS-a 4. Ale... A ty chyba chciałbyś 4 zagrać. Tak czy tak, raczej w MGS-y do 5 nie zagram. W 5 na pewno zagram kiedyś, bo słyszałem, że mega gra. Jest równie efektowna podobno co MGL. Ale poprzednie MGS-y raczej nie sprawdzę. Skrygna skryla ustaw. Coś da Froksiu? Chwila, bo się zgubiłem. Do twierdzy się szło gdzieś tak chyba. Jest za ciemno, nie widzę nic. No, tędy. Chyba. Albo i nie tędy. Bo tu jest twierdza, tak, tu jest twierdza, ale nie tędy się idzie. God damn it, nic nie widzę. Chodzę jak pijane dziecko we mgle. Po prologu w MGS-ie 5 zupełnie nie wiesz, o co chodzi. W sensie nie wiesz, o co chodzi. Bo nie przeszedłeś poprzednich części, czy nie wiesz, o co chodzi, bo nie wiesz, o co chodzi. Tfu, dalej. Ale w MGS-ie 5 jest taki rozpierdol w prologu, że masakra. Właśnie słyszałem legendy o tym prologu. Ja to prolog w MGL był genialny, to było świetne. Wiesz, w sumie jak na razie cały MGL jest jakby niesamowitym tytułem. Także z chęcią sprawdzę. No i gdzie ten Boots Lester? Kolejny crash, naprawdę! Ja pierdzielę! Jest coraz więcej tych kraszy. Ale te krasze... Tu krasz na kraszu leży. Dobra, ale przynajmniej zapisałem na pewno po zakupie zbroja, czy po zakupie miecza zapisałem? Nie pamiętam. No tak, teraz mi nawet gry nie chcę odpalić. God fucking damn it. Na
Te cholerne mody mnie zniszczą. Gdyby nie to, że jestem zmuszony grać na tym modzie, to już dawno bym sobie odpuścił. W sensie moda. Bo wiesz co... Jest to bez modów, obezmi w ogóle nie mógł przechwytywać w żaden sposób. Po prostu musiałem mieć, miałem konieczność zainstalowania modów. Kochax musiał odpalić befulski na włączyć. W dzisiejszych czasach. Wyglądam ten miecz. Dobra, czyli Lestera nie znalazłem, tu kij z Lesterem. Cieszę się, że wrócił. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Oczywiście. Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara? Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych 6 magów nie uda się. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykryć. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle... O kim mówił? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu. Wolałbym wersję... Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, 13 mag. 13 mag? Według legendy... Legendy? Mogło was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten 13 mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił Jak ma Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi, ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Dlaczego opuścił? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywień. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również I co się z nim W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten Żyje w odosobnieniu, w swej wieży. Gdzieś na te to chyba najdalej wysunięty na południe. Spróbuję Tylko on jeden może nas... A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo... Będzie i zechce. Jest jednak inny. Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem, ale wygląda na to, że nie życzy sobie. Co chcesz przez to? Żaden z wysłanych przez nas. Musisz znaleźć jakiś sposób. Widzę, że szykuje się nie... No super. Jak mogę przedostać? Niestety, nie mam żadnego. Radziłbym ci je. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po Biblii. Niedługo wrócę. Obyś Witaj! Spotkałem Diego i... To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z... Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Ej, czy Fortnite jest za tak? Czy Fortnite Battle Royale jest za darmo? A sam Fortnite jeszcze jest płatny. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę... Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizory... Przygotowujecie się? Jeszcze nie, ale wkrótce... Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i... Witam! Jak... Na razie cicho. W wolnej... Lee zajmuje się jeszcze... Do zobaczenia. Dobra.
To pytanie teraz, gdzie ja znajdę... Gdzie znajdę Lestera? Mam nadzieję, że mnie nie skaszuje. Nie skaszowało, jej! To jest progres. Zrobię coś takiego, bo to sprzedana rzecz. Czas jest na wagę złota. O nie, to jest deszcz. God damn it. Ogólnie to mi płyta gówna od kompa się zepsuła. Kup nową. Albo do złożonego kompa. Albo kurde ki, nie kupuj kompa, kup sobie lapka jakiegoś do internetu, do filmów, a do grania sobie konsolę. PS4 czwórkę najlepiej. No i po co przepłacać? To jest najlepsze rozwiązanie. No widzisz, dlatego mówię, kup sobie jakąś lapkę za 1000 zł, żebyś miał na filmy, Worda i internet. I no i ja do grania sobie kup konsolę, jak prawdziwy człowiek. Tylko jakieś plepsy grają na PC-cie. PS-a nigdy nie miałem. To jest, widzisz? O, to tym bardziej. Tym bardziej to jest doskonała okazja, żeby ogarnąć. Tam chyba nie było Lestera. Do gier kupić konsolę. No wiesz, niektórzy kupują Xboxa One tylko do Netflixa. Lepiej wolę kompa. Jakie tam kompy? Tylko konsolę. Tylko konsolę. I na oglądanie ZG. I na oglądanie ZG. Dokładnie tak. Jeszcze nie mapę. No tak. W sumie, o Jezus, niepotrzebnie waliłem młot. Młot by się przydał później na golema. Lawka na oglądanie ZG, APS-a do gania. O, widzisz? To jest najlepsze rozwiązanie na świecie. Bo tym jest Xbox, trzeba do Netflixa i gier multiplatformowych. Xbox i gry? Przecież Xbox to jest telewizja tylko. To jest taki droższy dekoder. I odtwarzacz filmów. No gdzie ten Lester z Lester? Save'o. Właśnie wysłałem zaproszenie do BL. Czekałem jeszcze odpowiedź. O. Maybe someday. Panie Lester, kolego. Ale mówiąc poważnie, no. Jeśli myśleliście kiedykolwiek o zakupie PS-a, PS-a czwórki w szczególności, to kupujcie od razu. Będzie, że konsola jest naprawdę tania, a ja nie żałuję. Nie żałuję ani grosza wydanego. A ten sprzęcik. Ale PS4 to jest jeden z najlepszych zakupów, jakie w ogóle sobie sprawiłem. Zaraz obok VR-a, PS VR. Nie żałuję tych zakupów, jestem zadowolony. Gdzie jest? O, jest! Znalazłem cię, kolego. Zbudź się! Jak się masz? Hej! Stara kopalnia została... I co z tym? Wszyscy magowie... Gomez kazał... Niełatwo będzie to teraz odkryć. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obok. Chcę się z tobą spotkać. Najwyższy... I co teraz? Zostanę tutaj, że... Mistrz Iberion zwykł mawiać... Uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. Mistrz porusza... Dobrze, dobrze. Uważaj na się. Dziękuję. Niech... Dobra.
No i zrobiłem zadanko. PS do Gaia Minecrafta. PC ma lepszy pamięć niż PS4 w tej samej cenie. No to... No, PSa kupisz za 1100. Nie wiem, co to jest, jakiego PC-ta znajdziesz. Lepszego. Znaczy, na pewno znajdziesz jakiegoś używanego. No, ale mówię, no... Znaczy, to dobra, no, mówiąc już poważnie. PC oczywiście jest lepsze, zdecydowanie lepsze, to jest... Sprzęt, który powinien być sprzętem wiodącym, jeśli chodzi o granie. Ale ja po zakupie PS4 nie żałuję ani grosza wydanego na niego. To jest świetny sprzęt, dobrze przemyślany, dobrze zrobiony, dobrze wykonany i tak mi się przyjemnie na nim gra. Także ja nie żałuję ani grosza wydanego na PS-a. Tak samo na PSV, ale też nie żałuję. Jeden z lepszych zakupów. Czy w ogóle nie słyszysz jeszcze zdjęcia, że gier na PS3 nie ma warty grania, ale teraz PS3. Znaczy wiesz, no... Ja tu nie widzę żadnej sprzeczności. To samo mówiłem jaką jakieś pół godziny temu, że PS3 to jest jedna wielka kiła. To jest beznadziejny sprzęt. Z masą beznadziejnych gier. Jest niewiele gier dobrych na PS3. No, jak na razie dobrze mi się grało jedynie w Heavy Raina i MGR-a. Przynajmniej zaczęło grać się dobrze w MGR-a. No i... W sumie dobra też była Asuras Wrath. Choć szkoda, że no zakończenie są wycięte do DLC. To swoją drogą. Inna sprawa jest właśnie z PS-em 4. PS 4 to jest zupełnie inny temat. Wiadomo, że PS to PS, ale mimo wszystko w PS-a 4 o wiele lepiej się grało. O wiele lepiej mi się w PS-ie 4 grało i gra. Jak na razie wszystkie tytuły, w które obgrałem, były przynajmniej przyzwoite. Przyzwoite, bardzo dobre. Także ja tu nie widzę żadnej sprzeczności. PS4 to nie PS3. Bo tak jakby mówić PS Vita to jest to samo co PSP. Także no podsumowując, PS3 jest beznadziejne z małą ilością dobrych gier. PS4 z kolei jest dobrym, przemyślanym sprzęciem z dobrymi grami, przynajmniej tymi, które na razie zagrałem. To co zagrałem... No, wszystko było dobre. Tak samo, no, PC jest właśnie platformą, która głównie jest, powinna być do gier. Dobry sprzęcior. Wszystko wynagradza. Tutaj nic się nie neguje akurat. Dlatego proszę tutaj nie szukać jakichś, nie wiem, pretekstów, żeby się kłócić czy coś. Bo ja naprawdę hamowy nie uznaję. No dobra, szukamy Xardasa, wieża Xardasa, no bo gdzieś tam dalej. Dzięki PS4 zawdzięczamy Zenę? A. O, dobrze, chyba. Po co mi PS4, jak mam kompa? Po co? Wiesz co? Ja pomyślałem nad zakupem PS4. No się zastanawiałem, po co? No i doszedłem do dwóch wniosków. Raz, że na PS4 jest kilka gier, których nie ma na PC-cie. Na przykład Horizon, na przykład Journey, na przykład Uncharted. Jest kilka ekskluzjów właśnie z tego powodu. Inna sprawa to jest PS VR. Na PS-ie jest o wiele tańszy VR, a ja naprawdę chciałem sprawdzić tą technologię i podoba mi się, dlatego. Bo jest tani i ma kilka ekskluzjów. Oczywiście niektóre ekskluzywy z PS4 trafiają na PC-ta wkrótce, na przykład Final niedługo trafi, 15, a niedługo trafi też Nioh. Czy nieważne. Także...
oczywiście wszystko ma swój czas i wszystko swoje ma cenę, tak to powiedzmy. No. Tam są kąsacze z kolei. Jajajaj. Spierdzieliłem im, spierdzieliłem, dobra. Dalej wciąż. No i po tych 2 miesiącach, co sądzisz o tym nabytku? Tak jak powiedziałem, jestem zadowolony. Nie żałuję ani grosza wydanego. Dobra. Kąsacze. Kąsacze są easy. Nawet. Znośnie. Zielony golem. No zobaczmy, może mi się uda go mieczem pokonać. Dobra, nie uda mi się go mieczem pokonać. Nie wiem, chyba to powiem się da, bo kurde, nie wiem, dobra. Zobaczymy. Ryzyk, fizyk. Jakoś tego golema się dało pokonać, na pewno. A! No to magia, no. Ognisty pocisk, zły telekineza, wilka. Jak mam tego cholernego golema pokonać? Jakiś topór, toporem się chyba dało. Siema, co to gotik? To jest... Ej! To jest gotik! To jest klasyka, to jest nostalgia, to jest piękno. Tak jak niektórzy czują nostalgię do Need for Speed Most Wanted, tak samo niektórzy czują do nostalgię do Heroes of Trójki, tak samo jest no nostalgia do Gothica. O, o! Bez imi odjeżdża, surfuje po skale. Zajebiście. Bansujemy razem z Benzim. Nawet nie mogę do... Całkowicie się skreszowało. O! Odkreszowałem.
Serbska Nitro. Wygląda taka, że Nitro Speedy miały przyjemny, niedrewniany gameplay. No tak. Znaczy, wiesz co, Kennedy, nie ma co porównywać na przykład... Znaczy, no, niektóre gier nie ma co porównywać. Popatrzmy na Need for Speed. Need for Speed miała strasznie przyjemny gameplay, fajnie się samochodziki tuningowało, fajnie się po tej liście, czarnej liście się spinało. Tak samo, no inna sprawa jest z RPG-ami. Gothic bronił się naprawdę klimatem, całkiem dobrą historią i bohaterami, których no, pamięta się aż po dziś dzień. Przynajmniej tych głównych bohaterów. Pazziego, Milton, Gorn, Lester, etc., etc. No i z innej sprawy też możemy też Heroesy, no, porównać. Heroesy miały też super gameplay, no i też jechały. A, fuck. Dobra, nie mam czasu. Serio, nie mam czasu. Mam nadzieję, że zamknęliście oczy na tę chwilę. Jaki tam wak? Kurde, nie mówcie, bo Gaben mnie zbanuje. Ja nie chcę być zbanowany przez Gabena. Nie chcę. O kurde, on rzuca lodem. Dziwny golem ze stocku. O fuck! On trafił we mnie. I zrobił ze mnie byle lodu. Demet. Rozmierzę się może kiedyś? O, dobra, zmoziłem się. Mięsko sobie wpierdzielę. Gaj na easy. Dlatego czytuj, pewnie. Ale Candy w Gothicu nie ma poziomu. Czy grałeś kiedyś w Gothica? W ogóle mówiłem, no bez hamowy pierwsze, bez hamowy. Mieczem go nie pokonam. Czy wiesz co, tu też mi się wydaje, że chyba niepotrzebnie patrzysz wszystko w kategoriach bieli i czerni. Bo z jednej strony oczywiście starsze gry były trudniejsze niż obecne gry, to jest znaczy rzecz oczywista, więc starsze gry rzecz jasna gra się na poziomach łatwych. Oczywiście są jakieś super hardcore, którzy grają na poziomach wyższych. Inna sprawa jest to z grami konsolowymi. No, powiedz mi, czy ty jako osoba... Nie wiem, pecetowiec, grałbyś w gry na konsoli FPS-y w szczególności na poziomie wysokim? Czy oczywiście są osoby, które lepiej grają na padzie niż na klawiaturze, ale uznajmy, że całe życie się grało na klawiaturze i w ogóle się nie pada nie ma opanowego innego. Że w ogóle pierwszy raz przyjadasz do konsoli i od razu rzuca się na poziom trudny?
No inna też sprawa jest z grami pecetowymi współczesnymi. Zazwyczaj jak gram na poziomie wyższym, czy jest trudnym, no. Też nie wyobrażam sobie, żeby grać na przykład współczesne FPS-y singlu, jak nie wiem, BF, Kodzik, etc., etc. na poziomie niższym niż zaawansowany, czy tam jakiś brutalny. To nie ma wyzwania. Możesz grać na jakimś też poziomie, ale to nie znaczy, że nie będę sobie jajcował. Wiesz coż, jajcować sobie możesz, ale nie robić hamowy, naprawdę. FPS na konsoli, no właśnie, to był przykład, dlatego myślę, że rozumiecie, o co chodziło. Dobra. O kurde, mnie ściga jeszcze? Dobra, rób teleport do Enwego obozu i kup co trzeba. I tak zrobię. Kijasz. Kennedy, ty przyszedłeś dość późno. Ja już odniosłem się do tego, co było wczoraj. Także no... Nie do końca jesteś w temacie. Ale też była jedna sprawa. Wiesz co, dlaczego ja się pomyliłem wczoraj? Bo zapomniałem, że jest w ogóle coś takiego jak Publisher. O, działa. Zapomniałem, że jest coś takiego jak Publisher, bo są mniej więcej trzy segmenty. Jest Publisher, Developer i Producent. Publisher, czyli wydawca, Developer, czyli twórca, no i producent, czyli producent. No i całkowicie wypadło mi z głowy, ten Publisher, no i pomieszałem się. To wiesz, no tak jak jest, no. Budzisz się rano, nie wiesz, czy iść do pracy, czy, nie wiem, spać dalej, no to postanawiasz wyjechać swoją ciocię. To jest tego typu błąd. Także no... Czy to masz takie jaszcze? No i sobie tak. Ale no, nie, ty serio, Kennedy leci z cholerną hamową dzisiaj, wypierdalaj. Mam cię dość. Żartować sobie można, ja tu sobie z każdym może powie żartować. Nie wiem, jakoś się, nie wiem, powie kłócać, poobrażać w jakiś sposób. Wiadomo, żartach, no ale ty lecisz całkowitą hamową od samego początku. Jak cię lubię, tak mam cię dość. Wiem, że uważasz się jak za jakąś super gwiazdę streamową i całe jeszcze, bo ja jestem super noobem, który ma dwóch widzów na krzyż. No ale niech cię sodowanie odwala do głowy. Proszę cię. Nie jesteś nietykalny. Tylko proszę, no... Bez hamowy. Dobra. Gdzie był Mac? Jest. Niewidzialny, bo niewidzialny, ale jest. Potrzebuję. Mogę. Mana, nie maną? Handel. Poszukuję Mac. Mądrość, no tak, przycina trochę. Pierścienie, amulety, gdzie są jakieś te zwoje? Sopel była... No, czyli tutaj są już zwoje, tylko muszę mieć więcej tych zwoi.
Przemiana, sopę lodu. Właśnie. Nie, po prostu się nie da. Nie da się. Tak przecina, że to jest diament. Dlatego zrobimy to w inny sposób. Włącz i wyłącz. Włącz i włącz. Ostatnio zadziałało. Dobra, tutaj to był ostatni save. I siedzę, dobra. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Witam. Myślałem, że to się skończy. Poszukuj. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Dobra, potrzebuję kilka zwojów. Sopel lodu. O, wezmę sobie sopel lodu na pewno. Mam pierwszy poziom magii, więc przyda się. Ma czwarty poziom, nie ma. Dobra. Światło, pionkolisty. Nie wiem, czy pionkolisty działał coś, ale wezmę. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Biur lodową też wezmę. Nie, dobra. Biur lodowej nie potrzebuję w takim razie. No to potrzebuję ognistych pocisków troszkę. Tak długo, pogadajmy jak lepiej nie o czymś innym. Bo nie pamiętam, co działało na ten, na golema zwykłego. Chyba wiatry. Jaki jestem? Idę mu dam. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Niektórzy nigdy się nie nauczą. To nie mój problem. Od razu widziałem, że... Na zwykłego młotek. Zwykłego młotek, co? No dobra, to wypierdzielimy to, i kupię młotek. Tu już sprzedałeś. No, jakiś inny kupiec może będzie miał młot. Bo nie pamiętam, komu sprzedałem. Nie, dobra, pamiętam, młot sprzedałem. Witaj, że... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zajmujesz się czymś chyba jeszcze? Temu skóry i kowalowi z obozu na bazie. Mi się wydaje. Masz może młot? Mam Morgenstern. Słaby. Czy jest w ogóle jakiś kowal w tym obozie? O, a propos. Najemnicy. Witam. Kim jest? Nazywam się. Brałem udział w. To chyba nie był najlepszy ten sposób. Łomotarz powinien działać, czy jakiś łomotarz. Skąd ja ci wezmę łomotarz? Czy chyba, że ten. Nie, dobra, nie. Tamten młodziutek to był. Morgenstern. Trzeba kupić gdzieś ten młot. Gdzieś młot trzeba znaleźć. Szkodnik, szkodnik. Tak długo jak. Pobij krzykacza. To nie mój problem. To nie mój. Witaj! Krzykacz, powinien zadziałać. Zachowaj to na siebie. Inni nie powinni wiedzieć. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Jeśli myślisz, że. Chyba nie. Chwila. To z... w takim razie... Save'nę. I wrócę do obozu na bagnie. A nóż nie będzie padać. Miałem fajta. I odkupię swój młot. Po prostu odkupię swój młot i będzie. Nie powtórzy inaczej. Musisz lepiej się do tego nie mieszać.
Tak zbudź! Było, jak mnie to nie dotyczy. Chciałbym... Ktoś! Da, masz mój młot? Jest i włoski młot. Proszę. Od razu wiedziałem, że będę myślał o tym, że to się skończyło i dawno temu, jak mnie to dotyczy. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Chciałbym być teraz w jego skórze. Sopelek, dobry. I wszystko jest. Teraz możemy iść do tego boziku. W sensie na teren orków i załatwimy te durne golemy. Możesz kupić coś tańszego. A, wolę swój boski młot. Przyzwyczaiłem się do niego. Przyzwyczaiłem się do młota. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. To się chyba... To nie było zbyt mądre. Jeszcze lecimy na spokojnie. O, kawałek mamy do przejścia. Oj, kawałek mamy do przejścia. Wiesz co, Arkty, chciałbym. Tylko, że są dwa problemy. Właściwie to jedyny problem. Będzie crashowało. Miksturka szybkości sprawia takie coś, że grę mi crashuje i mocno mi klatki niszczy. Hashtag mody. Dlatego nie piję tych miksturek. Niestety. Chyba jesteśmy już niedaleko wejścia do orków. Bardzo niedaleko. Mikstura crashowania. Tak. Lepiej bym tego nie ujął. Te podróże. Widoczek zaszczyty. No to jakby. To jakby. Tutaj powinny być... O właśnie, są orkowie i... Nie, to są same wargi. To z wargami sobie poradzę chyba. Easy peasy. No i przy okazji można sprawdzić, co tutaj jest. A tutaj, proszę o was, mamy tylko skrzyneczkę. A w której jest... No taki średni lód. Taki średnio słaby. Tu są orkowie. Mech, mech. No i tam mamy tą wieżę. Panie Saldas, idę tam do ciebie. Szykuj się. Odwiedzę ci się.
Czas w legalny sposób przejść te golemy. Także sejwik. Gdzie jest mój młotek? Tutaj. Siema, panie golem. I cię młotkiem ubić. I ty ja z pociskami ubijemy kolejny. Papa ma nie go. Pani Gotik. Coś liczy, ile już dzisiaj było kiaszy? Tutaj wiesz, kiasz na kiaszu stoi. Nawet tyle kiasza nie ma w kiaszu. Bandikucie. I nie liczym, bo tego nie da się policzyć, tego jest za dużo. O, kolejny kiasz, już przy samym włączeniu. Ale fuks, że zapisano. No, w sumie zapisałem bardzo dobrze. Widzicie? Save, co 5 kroków save. No. Przynajmniej... Dojdźmy do tego Xaldasa. Przynajmniej dodajcie do Xaldasa. Da. Wieczek mi normalny oddajcie. I pociski. Te nie mam many. Many nie mam. Miksujki. Nie mam miksujek. Nie ma golema? To dobrze. Nie mam nic przeciwko. O, jest inny golem. Jednego nie ma golema, dobra. Nie do końca dobrze, że nie ma golema. A czekaj, faktycznie tam, bo będzie tu taki demon latający, któremu musimy dać serca. Musimy dać się pieprzone serca. To źle. Zapisz. O, lipka. Dobra. Wczytajmy w takim razie. No nie ma. Lodowy się stopił. No serio, nie ma. Nie ma dolnego golema. Dobrze. Może ten golem gdzieś spierdzielił. Chyba, że wtrzymamy jeszcze wcześniejszy save. O ile jest taki. No dobra, zobaczymy.
teraz kto? To ty? Czym jesteś? Sługą wyglądasz mi raczej na stwora z... Mam być cicho? Czy imię... Zabij go i nie sobie czekuję z demonem. W porządku. Załóżmy, że to je... Domagam się... Ja? Niegodny? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z... Zaraz. Co mówiłeś? Dowód? Zwyczajnie? Oto ser... Co? A brakuje? Może być podwójne? Potrzeba jeszcze... Śmiech. Jezu, jakie to jest... No to idziemy szukać lodowego. Może znajdziemy gdzieś lodowego. No nie ma lodowego. Ukradli mi lodowego golema. Jezu, jaka to jest gra zabugowana. Dobra, to się pobawimy jeszcze razem, jeszcze raz wszystkim. No i może Anus. Anus coś znajdziemy. Kurde, no nie ma! No nie ma lodowego golema. Nie ma. Tak chyba właśnie zrobi Arki. Bo zabugowało się jak nic. Od razu sobie wezmę magię. Save'nę. Dobra, jest golem. God damn it. Manę mam. No, i spierdzielamy teraz. O, udało się. Nie ma golema? Trzeba go stworzyć. No niestety, czy tego chcemy, czy nie? Niektórych rzeczy po prostu się nie da przemyśleć. Są bugi, bugi i bugi. Siema, panie demon. Demon. Czy mam? Ja? A, zaraz kami. Co? Brak. Czy to serce lodowego golema jest wystarczającym dowodem? Podwód. Może być to serce ognistego golema? W takim razie kolejny dowód? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę telepo... Śmierć. Hmm.
Wcale nie okradam jednego z najpotężniejszych magów wszechczasów. Pięć godzin później. Ktoś śmie przeszkadzać mi w moich... Nazywam się... Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać. Czy ktoś... Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasy... Wolisz wieść żywot sam... Przysyła... Magowie wody zamierzają zrobić... Detonacja Wielkiej Góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie. Nie. Wszyscy... Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku, z Gomezem na czele, nigdy nie można było ufać. Nie ma nic pomagając to Gomezowi może w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie grób. Tak zwany śniący okazał się, przekonało się o tym bractwo z obu. Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu, jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z 12 magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu 5 orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być... Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć... Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł? Tak, ale... Więc nigdy więcej nie znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać zanim... Bardzo pociesz... Gdzie zna... Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. I mogę tak po prostu do niej... Mówią na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci... Porozmawiaj. Mój sługa dał ci już magiczną runę. Łak w ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie na ty... Poszuk... Szary maje. Dobra. Ale reszta to już następnym razem. Reszta następnym razem. Bo następnym razem będziemy robić Ulumulu. W następnym odcinku będzie Ulumulu. A tymczasem zapisuję w sześciusieńko.